Siemaneczko, z tej strony Mistrz Gry, witam was w dzisiejszym materiale. Dziś wieczorem dla fanów freaków jest oczywiście Prime, natomiast ci, którzy łakną potężnego boksu na najwyższym poziomie, to oczywiście w nocy starcie o trzy pasy kategorii półciężkiej między Callumem Smithem a Arturem Baterbiewem. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawsze niestety przed tym pojedynkiem, to, co zostało w zasadzie przeciekło troszeczkę, ja bym nie powiedział, że to zostało ogłoszone, ale po prostu przeciekła taka informacja o jakichś podejrzanych wynikach przy kontroli u Artura Baterbiewa, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczcie, jak to jest, że zawodnicy, którzy uczestniczą w jakichś tam mniejszych walkach, nie mają za sobą potężnych promotorów, potężnych pieniędzy, potężnych gal, no a to wszystko, co tam się podejrzanego stanie, to od razu nara, tu 2 lata, 4 lata. Natomiast ci, którzy już się liczą, to wygląda to troszeczkę inaczej. Mnie zastanawiają te dziwne komunikaty, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w organizmie Artura Baterbiewa. Został jego wynik uznany za nietypowy. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ja nigdzie nie widzę takiej rozbieżności. Czy to był wynik, który przekroczył dozwolone wskaźniki, czy po prostu one były dosyć wysokie? Ja pamiętam różne takie sytuacje w przypadku innych pięściarzy, kiedy wynik był podejrzany, czyli coś, czego w organizmie być w ogóle nie powinno, ale mimo wszystko jest jakaś norma, bo jest jakaś nikła szansa, że organizm to wyprodukuje i jednak troszeczkę się znalazło, czyli nie przekraczało dozwolonej normy, ale to, że jednak było, to też już było jako zawodnik podejrzany i taki zawodnik jest wtedy dużo częściej od razu badany po czymś takim. No i być może tak jest tutaj. Natomiast ja znalazłem takie jakieś lakoniczne informacje, komunikaty o tym, że kolejne testy już nie przekraczały dozwolonej normy. Czyli ja mam rozumieć, że ten pierwszy przekroczył, czy nie przekroczył, bo z tych komunikatów wynikałoby, że jednak przekroczył, ale uznano szybko, słuchajcie, natychmiastowo uznano, że to organizm Artura wyprodukował to wszystko i dlatego to się tam znalazło. No, to jest po prostu naprawdę bardzo ciekawe. Ale co jest dla mnie jeszcze ciekawsze, bo to jest jakaś po prostu paranoja. Słuchajcie, to ja już tutaj nie będę dokładnymi datami operował, ale wyglądało to tak, że na początku grudnia okazało się, że te substancje są. Natomiast kolejne badanie zostało zrobione chyba tydzień albo półtorej tygodnia później. No i później jeszcze było co tydzień, później jeszcze w styczniu jedno. No i jakby na dowód tej niewinności wszyscy teraz mówią, że te kolejne 3 testy pokazały, że tam nic nie ma, także dlatego on jest czysty. Słuchajcie, dla mnie jest wręcz odwrotnie, bo wytłumaczcie mi jedną rzecz. Jeżeli na początku grudnia w organizmie zawodnika pojawia się hormon wzrostu, pojawia się coś tam jeszcze, nie pamiętam już co dokładnie tam było, czy to był zwykły teść, czy coś innego, no w każdym razie 2 środki zabronione wykryto. No i słuchajcie, wykryto te środki, no i uznano natychmiast, że one naturalnie organizmie wyprodukował. To powiedzcie mi, gdyby organizm faktycznie u Baterbijewa naprodukował coś więcej, no to podejrzewam, że ten poziom mógłby się utrzymywać jeszcze z tydzień, 2, może po miesiącu znowu by się troszeczkę powiększył. A tutaj okazuje się, że nagle, kiedy wiadomo już, że jest coś podwyższone, to nagle zawodnik po półtorej tygodnia już jest czyściutki, już nie ma nic, już jest zero wszędzie. Jak to się mogło stać? To jest podejrzane, że ten organizm tak naprodukował tylko na chwilę, akurat na ten pierwszy test, ale akurat później to już na tych kolejnych testach już nie naprodukował. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. To różnie można do tego podchodzić. Ja oczywiście nie sugeruję, że może tutaj lekarz coś źle wyliczył, że może ktoś, nie wiem, wysikał się trochę za późno. Różne rzeczy mogły się wydarzyć. Aczkolwiek mówienie o tym, że kolejne testy chwilę później już tego nie było i to świadczy o jego niewinności, to jest chore. A przypomnijmy, że Baterbijew jest po kontuzji i to jest najczęstszy przypadek. Tak też było u Krzyśka, tak też było tutaj, tak było w większość przypadków u zawodowych sportowców. To jest to, kiedy zawodnicy chcą po prostu szybciej wrócić po kontuzji i najczęściej właśnie wtedy zdarzają się takie wpadki. Oczywiście tutaj spodziewałem się, jak tylko usłyszałem o tym ogłoszeniu, że coś tam są podejrzane wyniki, że absolutnie i tak ta walka się odbędzie, nie będzie tutaj żadnego problemu i tak też się dzieje, stąd dzisiaj dostajemy
Oczywiście to nie znaczy, bo wielu z Was uważa, że i tak wszyscy biorą. Ja się z tym nie zgadzam, że wszyscy biorą, ale okej, niektórzy z Was uważają, że nie ma tutaj zawodowego sportu na najwyższym poziomie bez witaminek. Ja tak nie uważam, natomiast okej, macie prawo tak uważać, więc niektórzy uważają, że szanse są równe, nie ma problemu. No, ja po prostu chcę zwrócić uwagę na to, jak to wygląda w tym zawodowym boksie. Też nie zostało to nam tak dokładnie wyjaśnione, bo wiecie, gdybyśmy jeszcze dokładne jakieś wyjaśnienia tej sytuacji usłyszeli, no to jeszcze okej, może by one były jakieś do zaakceptowania, ale te, które tutaj otrzymujemy, no to ja bym nie powiedział, że one tutaj zadowalają ciekawość kibiców boksu. No ale przechodząc do pojedynku, wielkim faworytem bukmacherów jest Baterbiev. Widzę, że 1,20 na jego zwycięstwo. Czy on jest aż takim murowanym faworytem tego starcia? No nie do końca się z tym zgadzam. Callum Smith to jest kawał solidnego pięściarza. Ma oczywiście potężne warunki fizyczne. Tutaj nie sugerując się boksrekiem, bo wiadomo, jak tutaj jest z tym wzrostem i zasięgiem. Czasem mamy w boksreku wpisane, że jeden z zawodników jest 3 cm wyższy, a kiedy stają face to face, to okazuje się, że jest 3 cm niższy lub wyższy niż to było zapowiadane. Natomiast no, będzie pewnie około 15 cm zasięgu. To będzie bardzo duża różnica na korzyść Calluma Smitha. Natomiast on też nie zawsze potrafił to wykorzystać z tymi zawodnikami, którzy naprawdę dobrze boksują. Także czy to może być decydujące? Nie do końca. Natomiast pamiętajmy, że 38 lat, kontuzje, to wszystko już może się odłożyć. Ta walka z zawodnikiem, którego bardzo lubię oglądać, Antonem Yardem, no też tam jednak dużo soczystych strzałów przyjmował, no więc być może już powoli nam się tutaj Artur zbliża do kresu swoich umiejętności, więc no byłbym ostrożny tutaj w stawianiu, tym bardziej, że nawet na zwycięstwo przed czasem te kursy są niewiele wyższe, także przekonani w 100% bukmacherzy, że Baterbiev wygra tą walkę zdecydowanie. Ja liczę na naprawdę mocną 12-rundową, może nawet bitkę z 19 zwycięstw Baterbiewa, wszystkie przed czasem, ale myślę, że ta walka wcale nie musi być aż tak krótka. Myślę, że tutaj naprawdę możemy zobaczyć długi pojedynek, jeżeli Callum Smith idealnie taktycznie rozegra to starcie, no to kto wie, nie wykluczam tutaj niespodzianki. Baterbiev jest faworytem, ale wydaje mi się, że tutaj Callum Smith jest w stanie jak najbardziej namieszać. To powinien być kapitalny pojedynek. Jeszcze nie sprawdziłem transmisji, ja oczywiście tą walkę sobie obejrzę. Jest dzisiaj wieczorem Prime, nad ranem ten pojedynek. Mamy jeszcze UFC z walką Ankalaev w main evencie i ten main event też chciałbym sobie zobaczyć, walkę z Johnny Walkerem. To już potem przed nami UFC jeszcze 297 21 stycznia za tydzień i tam w walce wieczoru o pas Dirkus du Plessis, którego tutaj KSW wypuściło. Kto by się spodziewał po tej porażce w KSW, że zajdzie tak daleko, że w ogóle jeżeli chodzi o to zestawienie Stricklanda z Dirkusem du Plessisem, to naprawdę mało kto się spodziewał, że akurat ci zawodnicy tutaj będą się mierzyć w walce o pas, także niespodzianki, sensacje się jak najbardziej w sporcie zdarzają, także dużo, dużo ciekawego dzisiaj. Czy jesteś fanem frików, czy czystego sportu, to znajdziesz coś dla siebie. Ja oczywiście zapraszam Was wieczorkiem na mój komentarz przy soku jabłkowym do Gali Prime, bo tam powinny istne jaja się wyprawiać. Także trzymajcie się, pozdro.